z tym Szymonem Hołownią. Głosujemy, bo... Dlaczego? Głosujemy, bo to jest jedyny bezpartyjny kandydat i tak naprawdę, realnie do tego podchodząc, jako jedyny ma szansę pokonać Andrzeja Dudę w drugiej turze wyborów. Pokazują to wszystkie możliwe sondaże, że tylko Szymon Hołownia wygrywa w drugiej turze z Andrzejem Dudą. To prawda, akurat się zgadzam. A na przykład, co Was przekonało do tego, żeby być bliżej Szymona, nie Platformy, nie Biedronia, czy tam kogokolwiek? I Biedroń, i Platforma, i PiS, wszystkie te partie już miały swój czas i tak naprawdę no, pokazały, że jednak nic dobrego się nie zadziało w ostatnim czasie. Nie chcemy po prostu dalszej wojny polsko-polskiej. Chcemy, żeby coś się zmieniło, chcemy dać szansę nowemu. Szymona poznaliśmy już w działaniu, a pozostałych polityków tylko w tym, co mówią. Proszę mi powiedzieć na przykład, czy Państwo żeście wcześniej się realizowali przy jakichś innych kampaniach, nie wiem, Platformy, czy tam SLD, czy czegokolwiek, co tam istnieje? Ja osobiście nie, jestem działaczem społecznym bardziej, nie wiem jak. A Państwo coś tam jeszcze? Ja też jestem działaczem społecznym. I to jednak co, coś tak się zakochali wszyscy w Szymonie? Tak, bo on mówi jako jedyny mój prawdę. Aha, no tak. Dba o środowisko. To jest jedyna możliwa alternatywa teraz na to, żeby mogło być w końcu normalnie, żeby nie było wojny, tak jak koleżanka powiedziała, polsko-polskiej. No dobrze. Przede wszystkim dzieci będą miały przy nim przyszłość. Rozumiem. Co na przykład PiS tak zepsuł, czy ten Duda, że coś się Wam nie podoba na przykład w tym co w zarządzaniu może PiSu? O, może tak. Przede wszystkim podzielił Polaków, co widać już teraz. Że są niszczone plakaty, zrywane i to nie jest tylko przy okazji kampanii. Polacy nie potrafią się dogadać, nawet w rodzinach, przy wspólnym stole, przy świętach. Kiedy tylko pojawia się polityka, to została ona tak obrzydzona, że po prostu nikt na ten temat nie potrafi rozmawiać, a tak nie powinno być. Pani się nazywa, żeby tutaj... Maja Nowak. Maja Nowak. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę, powodzenia życzę.